Co, już nagrywamy, tak? Dobra, posłuchajcie, to teraz to jest część warsztatowa. Możecie wyjąć laptopy. Co? Jeśli macie, jeśli nie macie, no to możecie na kogoś popatrzeć, kto ma laptopa i coś tam będzie robić, prawda? Ja też może coś tam powklepuję. Może nawet będzie na tyle ryzykownie, że pozwolę, że tam zrobię sudo w pewnym momencie i dam, próbuję zrobić sudo na moim komputerze. A może nie, prawda, i to nagramy. Ale o co chodzi? Co będzie na tej części warsztatowej? Ja tak sobie pomyślałem, że jest kilka fajnych narzędzi, tak, które moglibyśmy poznać. Tylko że jakby, no są takie narzędzia, które się trochę łatwiej używa, trochę ciężej. No dobra, to jakie znamy narzędzia do analizy danych? Spokojnie. Do analizy na przykład wydajności. Z czego korzystaliśmy na przedmiocie na ASP? Nie, PERF. 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 Z PERF-a korzystaliśmy. PERF to było takie fajne narzędzie, potrafiło liczniki sprzętowe czytać, tak? Ono tam ma jeszcze jakieś próby dla jądra pozakładane i można tam jeszcze jakieś inne rzeczy się popytać, tak? Ale mamy parę jeszcze też innych fajnych rzeczy. Dzisiaj nie będę o nim mówić, bo się nie przygotowałem z tego, ale jest F-Trace. Function Trace. I można robić jakieś takie dziwne rzeczy, że na przykład się pytacie, ciekawe, gdzie idzie moje wywołanie sysopen w jądrze, jak robię to, to i to. I można to w tym F-Trace zrobić. Można po prostu mi powiedzieć, wyświetl mi, gdzie jądro się zagłębia tam w jądro, w poszczególne funkcje, jak woła tego sys-trace'a. Znaczy, przepraszam, sysopena, tak? Czy jakieś inne wywołanie systemowe. Nie trzeba nie dodać, bo chyba jest trace'owa struktura. Tak, można z żywego jądra można zebrać jakby trace, co się dzieje w jądrze i jest nawet taki myk, że ten F-trace potrafi przechodzić przez barierę kernel space, user space. Więc możemy na przykład się jakoś pytać tak w obie strony, prawda? A co się dzieje w user space, co się dzieje w kernel space, tego typu rzeczy. Ja wam o tym nie będę mówić, ale przyjrzyjcie się F-Trace'owi, bo to jest świetne, bardzo ciekawe narzędzie, przy pomocy którego możecie sobie szybko wyznaczyć. Być może to w ogóle powinniśmy to narzędzie byli poznać na samym początku tego wykładu, wtedy niektóre ćwiczenia byłyby łatwiejsze. Prawda? Bo można by było zebrać te dane z żyjącego. Znaczy można by było po prostu nie ślęczeć samemu i się zastanawiać, gdzie to idzie, tylko po prostu zobaczyć, jak to jądro rzeczywiście idzie, bez użycia żadnego debugera. Tak, bo tego typu rzeczy są dostępne tak po prostu. To znaczy się, zainstalujcie sobie teraz F-Trace'a. Zobaczcie, ile on wciąga. Tak? Mi się wydaje, że on niedużo wciąga zależności. Zobaczcie, ile on ma zależności, ten biedny F-Trace. I ile ma. Natomiast temu programowi, któremu się bardzo przyjrzę, to jest BPF-Trace. I ten sobie koniecznie zainstalujcie, tak? Bo ten tak opcjonalnie się nim pobawcie, a ten to zaraz instalujcie, tak? A to ja w ogóle nie mam F-Trace'a, muszę do F-Trace'a, no ale on pewnie ma F-Trace'a też, czy nie? Nie. F-Trace i BP F-Trace to jest zupełnie co innego. Tak? Czy w tym stylu? To chyba nie ma. No dobra, to trochę historia. Tak, F-Trace jest fajny, ale BP F-Trace jest fajniejszy moim zdaniem. BPF jest fajniejszy, bo on ma swoje źródło bardzo daleko w czasie. Przenieśmy się do złotych lat 90., a konkretnie do 92 roku. Powstaje coś takiego, co się nazywa Berkeley Packet Filters. I cóż to takiego jest? No ktoś znacie taki program jak TCP Dump. TCP Dump. Co robi TCP Dump? Pozwala zrzucać wszystkie pakiety przychodzące do jakiegoś linku. Po prostu zbierasz pakiety. Znaczy bierze nasz system i możemy jakieś więzy nakładać na to, które pakiety chcemy wyświetlać.
Tak na przykład z takiego IP na takim porcie, ble, 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 prawda? Dużo różnych dziwnych więzów jesteśmy. Tam jest jakiś taki język więzów do nakładania, można te taki pisać, te wyrażenia. Tak? A to od czego jest ten skrót BPF w końcu? Berkeley Packet Filters. Okay. Tak, Berkeley, bo Berkeley właściwie. Bo pochodzi z systemu BSD. Tak? Pochodzi z systemu BSD. No to dobrze, no to TCP dump. To jak działa TCP dump? TCP dump działa w ten sposób, że tam można napisać jakieś takie długie wyrażenie i teraz powstaje pytanie, no dobrze, ale kto interpretuje to wyrażenie? No, jakbyśmy prosili jądro o to, żeby nam wysłało do przestrzeni użytkownika wszystkie pakiety, które odebrało i filtrować to w przestrzeni użytkownika, no to wydajnościowo byłoby trochę słabe. Prawda? No, wyobraźmy sobie, mamy dobry, fajny serwer, 40-gigabitowe karty ethernetowe i całe te 40 gigabitów wpychamy do procesu i tam to filtrujemy. No, nie brzmi dobrze, prawda? Nie brzmi to jak dobry pomysł. No to dobra, to powstaje pytanie, jak w takim razie to wyrażenie, wyrażony, jakimś tam jest język, prawda? O to wyrażenie, ono ma pewną ciekawą właściwość. Ono nie można przy pomocy niego zbudować programu takiego, w sensie takiego, jakby się wykonywał na maszynie Turinga. Tam nie mamy tam Turing zupełności w tych programach, prawda? To jest ważna obserwacja. Że tam po prostu jest parę ifów, nie ma pętli, prawda? Być może nawet nie ma procedur, i tak dalej. No ale jest jakiś taki program na zasadzie if tak, to ten, if tak, to ten, prawda? Są tam jakieś ify. Być może są pętle, ale te pętle są z góry zadaną liczbą iteracji. Tak? Ale to być może nie jest ważne. Więc ktoś stwierdził, skoro głupio to robić w user space, to trzeba to zrobić w kernel space. Ale jak z user space'a wysłać to wyrażenie, no co, zrobić parser tego wyrażenia w jądrze dla tego jednego programu? Parser w jądrze? Nie za bardzo, no nie? To może zróbmy tak. Zróbmy prostą maszynę wirtualną. Wtedy ona posiadała dwa rejestry, kilka komórek pamięci, jakieś głupotki, prawda? Bardzo prościutką maszynę wirtualną. Taką, na której nie da się wyrazić programów Turing zupełnych, tylko da się tam if, return i to koniec, prawda? I return z wartością, czy ten pakiet, czy to nie ten pakiet. No, czyli taki prosty, żeby można było wyrażenia warunkowe kodować. I zwracać tam wynik takiego wyrażenia. I po prostu zróbmy po stronie jądra taki interpreter tego języka. Wiadomo, to jest bezpieczne, bo nie jest Turing zupełny. Nie pozwolimy temu za bardzo latać po pamięci, tylko przytniemy mu tam pamięć do paru komórek, może parunastu komórek. I generalnie zróbmy z tego taki, prawda, no, coś mega prostego, ale żeby był ten bytecode, który do jądra. Tak, czyli zwalmy, ile się da, zwalmy na user space'a. Parsowanie, da wszystkie te zagadnienia. No to już tylko bytecode dostarczmy do jądra, już wiąże, że tylko będzie interpreter tego bytecode i to wszystko. I to był 92. Tak, w 92 roku oni dla TCP dumpa to zrobili, później oczywiście to do Linuxa weszło. W 96 się pojawiło w Linuxie to rozwiązanie, no bo oni TCP dumpa dodawali. Tak? Więc tyle. No i minęło tak z dwie dekady i ktoś stwierdził, że ten VPF to jest strasznie fajny. Z dekady minęło. Z dekady, bo przenosimy się do roku, do początku lat 2000. Nie powiem wam do którego, prawda? Ale powiedzmy, że do 02, whatever, tak? I co? I siedzą sobie jeszcze była wtedy taka firma, ona się nazywała Sun Microsystems. Co oni za system operacyjny robili? Macie, kto wie, a inni? Solarisa robili, prawda? Nie robili Solarisa. I Solaris już wtedy miał kontenery, już wtedy miał ZFS-a, no dobrze, w 2005 miał ZFS.
TFS-a, prawda? Czyli jeden z najbardziej zaawansowanych systemów plików na chwilę obecną. Open ZFS jest dostępny w Linuxie, tak? A ButterFS od Red Hata, to tam próbują go forsować, ale coś im nie wychodzi, tak? Także w Solarisie powstało bardzo dużo, czy w Sun Microsystems, jeżeli chodzi o lata 90. i 2000, to rzeczy, które oni wkładali do systemów operacyjnych, to było klasę lepiej. Albo może nawet i dwie klasy lepiej niż to, co wchodziło do... A potem Oracle ich ubił i zabił wszystko, tak? Oprócz Java. Tylko na Java im zależało. No dobrze, to jest kawałeczek historii. Co się wtedy pojawiło? Pojawiło się coś takiego jak Bitrix. I notabene Bitrix jest do chwili obecnej na przykład w macOSie dostępny, tak? Ale co to jest Bitrix? Oni doszli do wniosku, że żeby dać administratorom niesamowitą siłę analizowania systemu, muszą wpuścić administratorów do jądra. Administratorów systemów do jądra muszą wpuścić i umożliwić im analizę wydajności jądra lub jakichś zachowań jądra. Tak, że mamy jakąś konkretną sytuację, coś w systemie nie domaga. Owszem, można zajrzeć do bazy danych, dowiedzieć się tam, prawda, posprawdzać jakieś rzeczy, dołożyć jakieś indeksy, przebudować jakieś indeksy, zrobić. Bazę danych można zoptymalizować, no ale i można ją jakoś sprofilować, ale jak pozwolić na żywym, działającym systemie administratorowi sprofilować w pewnym sensie jądro i zobaczyć, co w nim nie domaga w tej konkretnej sytuacji. No i oni stwierdzili, że trzeba dać im jakieś narzędzie, to narzędzie powinno, to powinien być jakiś prosty język, w którym oni sobie coś napiszą i to pozwala im jakieś takie one-linery porobić wręcz, prawda? Proste programiki, które pozwolą jakoś ściągnąć jakieś informacje z jądra. No ale pierwszy problem jest taki, że to trzeba zrobić dobrze, tak żeby ten administrator nie rozpierniczył całego systemu w trakcie jego tego profilowania czy zbierania informacji. Nie może go wywalić w kosmos tego systemu, prawda? Ten system powinien być odporny na to, nawet jeżeli ten administrator zrobi głupie rzeczy, to żeby ten system no może spowolnić, ale żeby się nie wykrzaczył. To było takie pierwsze założenie. To drugie, no to wiadomo, że trzeba udostępnić temu administratorowi jakieś punkty zaczepienia w tym systemie, czyli na przykład trzeba mu dać możliwość badania jakichś funkcji w jądrze, jakichś struktur danych w jądrze. Trzeba pozwolić temu administratorowi budowanie jakichś struktur danych, jakieś hashmapy trzeba mu dać, jakieś tablice, tak? Żeby on na przykład był sobie w stanie histogramy policzyć, tak? Na przykład histogram pakietów, długości pakietów wchodzących na gniazda, które są powiązane z tą kartą sieciową, na przykład, tak? I żeby zobaczyć, że tam coś się dzieje, albo jakieś opóźnienia od otrzymania takiego pakietu do takiego pakietu, albo no szereg różnych rzeczy związanych z wykorzystaniem pamięci, procesora, systemów plików, wejścia, wyjścia na dyskach, sieci, być może też jakiś audyt security, audyt bezpieczeństwa zrobić, prawda? Czy są procesy, które mają jakiś zasób, a go nie powinny mieć. Albo czy robią coś dziwnego, tak? Albo na przykład jakieś informacje wydobyć z samych aplikacji użytkownika. Więc mieli taki strasznie, taki plan, taki bardzo nieokreślony, nie za bardzo wiedzieli, jak do tego podejść, żeby to wszystko zrobić. No mniej więcej wiedzieli, co chcą, no ale tak jak to wykonać. No i doszli do wniosku, że kurde, te BPF-y to w sumie nie taki głupi pomysł. Wiadomo, że to nie wywali jądra. Więc gdyby w tym BPF-ie rozszerzyć go troszeczkę, to co można zrobić? Można by tam dać właśnie dostęp do jakichś struktur danych. Może by pozwolić wołać niektóre funkcje jądra. Zrobić taki jakby interfejs z wywołaniami systemowymi, które z tej maszyny wirtualnej można robić. Może dać jej troszeczkę więcej rejestrów. Może dołożyć jakiś malutki stos i pozwolić jej wykonywać program maksymalnie przez milion instrukcji, tak? Albo coś w ten deseń. I pozwolić to doczepić w pewne punkty w jądrze,
wiele różnych punktów wiąże i z tych punktów zbierać informacje do jakiejś struktury danych, które sobie zaalokują te rzeczy. No i tak powstał D-Trace, tak? To znaczy się D-Trace powstał jako kompilator programików, które korzystały, ja już nie wiem, czy wtedy istniał eBPF, ale być może już wtedy istniał eBPF, tak? Nie wiem, aż tak bardzo się nie zagłębiałem w historii. Natomiast to jest mniej więcej początek lat 2000, tak, D-Trace. No i ten D-Trace tam zawędrował do FreeBSD, tam ludzie od Linuxa się nim podniecali, ale zasadniczo nie wiedzieli, jak do tego podejść, nie klonując tego rozwiązania. Powstał gdzieś na początku lat 2000 system TAP w Linuxowych rozwiązaniach, tak, w Linuxie. Powstał system TAP, ale system TAP to był normalny C, to nie miało żadnych ograniczeń. Dodatkowo wymagało zbudowania modułu jądra i wstrzyknięcia go w jądro. Ten moduł mógł sobie latać po pamięci jądra, jak mu się żeby chciało. Mógł je całe jądro wywalić, więc to nie wyglądało jak dobre rozwiązanie w Linuxie, tak? Ten system TAP, aczkolwiek on nadal istnieje, ten system TAP z jakichś przyczyn, nie wiem dlaczego. Whatever. No dobra, to idea jest taka, że przenosimy się teraz do dziś, a właściwie to mniej więcej do okolic 2015 roku. No i BPF razem z BPF Trace'em, BPF Trace pojawiają się w Linuxie, tak? I to, co jest fascynujące, to, że jak ja kiedyś widziałem programy dla D-Trace'a, to one w BPF Trace'ie wyglądają prawie tak samo. Tak, to znaczy się dla mnie składniowo, czy to jest BPF Trace, czy D-Trace, czy jakieś rozwiązanie, które działa pod Maciem, to wszystko jedno. No tam się zmieniają być może jakieś identyfikatory, bo nie każdy system ma dokładnie takie same nazwy funkcji, prawda? Ale idea, zasada działania jest prosta. Więc eBPF to jest maszyna wirtualna. Chyba jest nawet digitowana w jądrze. Tak, to znaczy się jest robiona translacja do kodu maszynowego w jądrze. Tak? I ten eBPF jest o tyle fajny, że jego można stosować do wielu rzeczy. No, ograniczenia są, prawda? To nadal nie jest Turing zupełny, tak? Ale potrafi całkiem dużo. No i ludzie się zaczęli zastanawiać, do czego to wykorzystywać i sobie pomyśleli, że to się przypatrzmy tutaj, że można w pewnym sensie całe usługi jądra realizować jako programy napisane dla tej maszyny wirtualnej. Tak? Czyli działa to w ten sposób, że sobie po prostu coś w user space piszemy, jakiś program. No, wiemy, że jest ograniczenie na ten program jakiś. On może wołać tylko jakieś funkcje jądra, może sobie tam jakieś struktury danych korzystać, ale tylko te, które mu jądro udostępni. Czyli można powiedzieć, że jest taki interfejs wywołań systemowych do jądra z poziomu tej maszyny wirtualnej. Ta maszyna wirtualna jakoś tam zapewnia bezpieczeństwo, izolację między programami, bo może być wiele programów załadowanych, napisanych, znaczy skompilowanych do eBPF-a, do jądra. I ja mogę realizować różne usługi. Tak? Co to mogą być za usługi? No na przykład monitorowanie bezpieczeństwa. Politykę bezpieczeństwa jesteśmy w stanie wyrazić jako zaczepienie się w odpowiednich punktach w jądrze, na przykład na sysopena i patrzymy, czy użytkownik o takim identyfikatorze próbuje otwierać takie sieci. Jak tak, to nie wolno. Czyli można dospecyfikowywać z punktu widzenia eBPF-a te polityki, które są wbudowane w Linuxa. Tak, można takie rzeczy robić. To nie grozi jakimś problemem? No, jako root można to tylko wstrzyknąć w jądro, tak? Poza tym to wstrzyknięcie jest odwracane. Po prostu możemy zabrać tego BPF-a z jądra i jak nam się nie podobał, to dać drugiego. Poprawić program, dać drugiego. I to wszystko można na działającym jądrze robić. Nie trzeba
rekompilować tego jądra, uruchamiać ponownie tej maszyny, tą politykę można wymienić w locie. Po prostu wyjmujemy jedną, wkładamy drugą, tak? Ja wymieniam, rzeczywiście czegoś takiego używają, czy? Podobno bardzo, bardzo agresywnie się używa w niektórych. I tutaj jest jakaś firma Silium, chyba w Kubernetesie. Jest sporo firm, które to bardzo agresywnie używa. No jedyne, co mogę wam powiedzieć, to jeżeli was to interesuje, to jest troszeczkę prezentacji. Takich trochę bleble są, ale są na YouTubie i ludzie się tym dosyć agresywnie podniecają. I ja też trochę się podniecam, prawda? Ale chyba na Fosdemie też było, jest cała jakby cały jeden room, cała jedna, jak to się mówi, panel taki, tak, prezentacji o IBPF-ie, więc wydaje się, że to jest ciekawe rozwiązanie. No i teraz tak generalnie rzecz biorąc, to oni się tutaj podniecają, że przede wszystkim można zmniejszyć pojemność, to znaczy zmniejszyć objętość jądra i niektóre rzeczy można wyrzucić do BPF. Tak? I ten BPF może być po prostu ładowany w trakcie startu jądra i kompilowany do kodu maszynowego przez jądro. Tam oczywiście jest jakieś sprawdzanie poprawności, whatever, czy nam ktoś nie próbuje wstrzyknąć jakiegoś takiego kodu, który jest B. Tak? No więc co oni tutaj pokazują? Aha, no tutaj mówię na przykład, że o takie mamy w kernelu, prawda? Że aha, kiedy w ogóle, jak działają te wszystkie programy IBPF-owe? Jak są te, jak o nich można myśleć? O nich można myśleć jako o callbackach, tak? Czyli mamy po prostu jakieś zdarzenia w jądrze, które zachodzą i w tym momencie odpala się kawałek naszego programu. No i te programy, teraz nie wiem, czy one mogą spać, czy one nie mogą spać, pewnie mogą spać w jakimś sensie, tak? Ale to jest jakoś tam, no jest jakiś szereg, tak jak tutaj widzicie, szereg jakichś sprawdzeń, które prawda, w kernelu, jak jest ten runtime, to ten cały nasz program musi przejść jeszcze przez jakiś weryfikator, który mówi, czy my tam robimy jakieś brzydkie rzeczy w tym programie, czy nie robimy, czy on jest poprawnie skonstruowany. I nie spróbuje w tym jądrze, no tam jednak poczynić jakiś, no może nie szkód, bo za bardzo nie może, ale przynajmniej, żeby nie spróbował go uczynić z jakichś względów nieużywalnym, tak? No bo byłoby słabo, gdybyśmy podpięli program do zdarzenia, który się, który jest 10 tysięcy razy na sekundę. Być może nie byłoby najmądrzejszy, tak? No ale idea jest taka, że możemy się podpiąć na przykład pod gniazda sieciowe, pod określone punkty w jądrze, w przestrzeni użytkownika, pod wszystkie zdarzenia, które są obsługiwane przez perfa. Tak? A perf na przykład dostaje przerwanie, kiedy tam na przykład przekroczono liczbę iluś tam cache missów. Tak? To można w ten sposób konfigurować. No i co tutaj mają? No na przykład można sobie pomyśleć, że można tworzyć przy pomocy tego firewalla. No można tworzyć przy pomocy tego firewalla. No prawda, mamy cały ten system, prawda, to już było w pewnym sensie. To był firewall, tylko taki do TCP dumpa. Ale oczywiście wiąc, że możemy po prostu zacząć filtrować pakiety i mówić, który pakiet jest do odrzucenia, a który nie. No więc spokojnie firewall. Observability to jest to, co wam mówiłem, że dla administratorów. Że administratorzy chcieliby rozumieć, co się dzieje w systemie. Czy device drivers? No tutaj to już jest takie, ale w sumie jakby sobie pomyśleć o device drivers. Co to device drivers? Co to takie jest? To jest takie coś, co reaguje na przerwania. Czyli na zdarzenie. I coś tam robi, odmraża jakiś wątek i już. No gorzej, jeżeli są takie device drivery, które mają swoje, prawda, wątki jądra, które coś tam w tle jeszcze robią od czasu do czasu, tak? Ale być może niektóre device drivery dałoby się zrobić na IBPF-ie i by to działało. No i tak dalej, prawda, tutaj podają dużo różnych, prawda, dużo różnych przykładów, prawda, no idea jest taka, że te wszystkie aplikacje napisane w tym języku takim, no tam się w co podobnym języku i przy pomocy Clanga się kompiluje to, tak, i tam jest odpowiednie API do tego i się kompiluje do tego IBPF-a i potem strzykuje to do jądra, no to widzicie, że to są aplikacje izolowane, mają jakieś helpery, ale to, co jest najważniejsze, to to, że to biega w przestrzeni jądra. Ale jest dobrze odizolowane.
Tak. No chyba, że ktoś spartolił tą implementację maszyny wirtualnej. No to wtedy... No trudno, tak? No trudno. Czyli to są event-based applications, tak? Reagujemy na jakieś zdarzenie i możemy coś tam odpowiedzieć, tak? No i tutaj jest jakiś taki pan, który napisał tą książkę. Którą książkę? O tą książkę, BPFP Tools. No i to jest taka CIDA. I tam jest wszystko, tak? Stamtąd sobie te appendixa wydrukowałem z taką ściągawką. Jeśli możecie zdobyć sobie tą książkę, wejść w jej posiadanie, to polecam, tak? I sobie troszeczkę ją poprzeglądać. Naprawdę robią wrażenie niektóre rzeczy. Tam jest w szczególności taki obrazek, który mówi, prawda, do jakich rzeczy możemy się z wątka dostać. No to w ogóle. Czyli wiedzieć wszystko praktycznie, tak? Trajsowanie tego wszystkiego to nie jest jakiś duży nawet czasami dla jądra? No, założenie jest takie, że po pierwsze te nasze programy są jitowalne, tak? Czyli można je przetłumaczyć na kod maszynowy. Po drugie, one, te programy są krótkie, bo one odpowiadają na zdarzenia. Po prostu wiesz, wchodzisz, masz parę ifów, jakieś zapisy do pamięci, wychodzisz. To jest takie, wiesz, krótkie callbacki. Okay, owszem, możesz maszynę zarzucić i wiesz, wstrzyknąć w jądro milion tych dziwnych rzeczy, wtedy je zamulisz, prawda? Tak, ale chodzi mi o to, czy właśnie, no bo pewnie rozumiem, że teraz, żeby to w ogóle działało, to w takich miejscach, w których wcześniej po prostu byłaby sobie jakaś logika, no nie wiem, powiedzmy, chcemy coś trace'ować w schedulerze, no to teraz do kodu schedulera muszą dojść miejsca, w których my możemy uruchamiać te funkcje, nie? No tak, to właśnie powiedzmy, że tych funkcji nie mam, to dopada jakieś tam no oczywiście, że one są. Tak, tak, więc no tak, no trzeba się z tym liczyć, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, że są jakieś ograniczenia narzucone na ilość wykonanych instrukcji przez taki. Okay. I to można zweryfikować. No można chyba statycznie zweryfikować, czy program się zakończy w danej liczbie cykli, co? No, zależy. Zależy, jakie konstrukcje dorzucimy do tego języka, a w tym języku te konstrukcje są dosyć ograniczone. Sam kod tego verifiera w Linuxie, w sensie jest plik verifier.c, ma 12 tysięcy wierszy. Ale to jest koszt jednostkowy, który mu płaci. No tak, tak. Tak. No nie wiem, czy to jest idealne, prawda? No na pewno jest jakiś, prawda, na pewno jest jakiś abort, jak tam, prawda, jak on przekroczy odpowiednią liczbę cykli, ten program. Chyba bym mógł wiecznie biegać. Więc tutaj widzicie, że właściwie do wszystkiego, do każdego systemu, łącznie, i to jest ciekawe, że łącznie z aplikacjami użytkownika, można też aplikację użytkownika trace'ować przy pomocy BPF-a, co też jest ciekawe. Taka struktura tej maszyny wirtualnej jest taka, że na początku jest ten verifier, tak, 12 tysięcy linii i są dwie rzeczy, albo jest interpreter, albo jest JIT. Tak, nie wiem, czemu ta strzałka tutaj jest. Aha, machine code execution. To tak, że JIT compiler jest po to, żeby było szybciej, tak. Mamy 11 albo 10 rejestrów, whatever, nie wiem dlaczego 10 czy 11, ale tak wyszło. Jest jakiś tam calling convention. A można wołać jakieś funkcje, podobno ogonowo można wołać funkcje. To znaczy można wołać funkcje, te BPF helpers, które wychodzą do jądra, natomiast wewnątrz maszyny nie mamy wywołań funkcji, chyba że to są wywołania ogonowe. Tak? I mamy storage i ten storage, map storage, on po prostu nam jest w stanie właśnie jakieś tablice asocjacyjne, no słowniki jest w stanie nam trzymać, tak? No i tutaj są jakieś porównania, ble, 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 prawda? Nieważne, tak? No dobra. Co tutaj jest podane? Aha, jakiś taki, co, jakiś taki flow jest pokazany, że ktoś coś pisze. To jest ta składnia, tak? Tak, to jest ta składnia. To jest przy pomocy klanga z targetem BPF kompilowane, jest jakiś loader, to przechodzi do jądra, BPF tracer, JIT, no i to później się tam gdzieś wypełniuje i robi coś tam w jądrze. To jest
To tutaj ten, jakby ta powrotna strzałka, ten przez to BPF Maps? BPF Maps to są struktury danych, z których później możemy sobie wyciągać informacje i zwracać je do przestrzeni użytkownika. Aha, no bo jeżeli zbieramy histogram i chcemy dostać histogram co sekundę, no to co sekundę od jądra powinniśmy dostać jakąś strukturę danych, w której zagregowaliśmy nasze informacje o jądrze, tak? No bo z reguły będziemy agregować coś, jakieś informacje o jądrze. Yes. Tak? No dobra, tu jest więcej śmiesznych obrazków, gdzie tam można wkładać, a co można robić, prawda? No i generalnie prawda, wielka ekstaza prowadzącego, od którego te slajdy zostały wzięte. Tak czy siak, zostało nam 10 minut, to się zabierzmy do roboty. Tak? No to zabierajmy się do roboty i sobie troszeczkę spróbujmy patrzeć. Mamy stronę github.com, iovisor i trace. Lecimy na nią i się pobawimy one-linerami. Co by na to? Przyłączyliśmy się na... Na slajdzie? Na slajdzie. Tak, to tam było na slajdzie. Na slajdzie, czyli jesteśmy tam, tak? No to co? Mamy tą stronę, macie tą stronę, zainstalowaliście VPF-a, VPF Trace'a. To co byśmy się chcieli dowiedzieć? Co moglibyśmy chcieć się dowiedzieć? Co spalę na sekundę. Spalę na sekundę, tak? Skalę... No to są jakieś prawda dziwne rzeczy, ale... Race disk size by process, to może nie. Shopper second syscall race. Może to. Na stop if play. I sudo oczywiście, tak? No. Tak, to jest chyba dokładnie. To jest liczba, tak? Syscall na sekundę. No. Ale to jest liczba chyba z coli w całym systemie operacyjnym? Shopper, tak. W momencie 3000? To jest tak, BPF Trace, wykonaj mi to. Teraz jaka jest tutaj składnia tego wszystkiego? Ojej, składnia jest taka, że to jest filtr, a to jest to, co się w tym... To jest jakby zdarzenie jądra. To jest zdarzenie jądra, a to jest trochę podobne do oka. Prawda? To jest zdarzenie. A to jest, co ma się stać przy tym zdarzeniu, tak? Jakieś parametry interwału. Patrzcie tutaj. Przyczepiamy się do TracePoint, Row System Calls, SysEnt. Czyli przyczepiamy się do wejścia do syspola. Małpa, moi drodzy, małpa, co to było? To jest mapa. To jest mapa. Do mapy wrzucamy counta. Ciekawe, czym jest ta mapa indeksowana. Ale nie, nie jest jakaś... mapa, to jest chyba zmienna po prostu. No teraz to nie tak wypisuję to tak, małpa, coś tam. To nie jest. Ja bym strzelał, że ta małpa to jest cała mapa i ta mapa może być czymkolwiek. W tym przypadku ustawiliśmy, że będzie jednozmienną. A tak może być strukturą. Tutaj nie mam ściągawcy nigdzie. No trudno. To zaraz sobie to zmodyfikujemy. Tak, to jest chyba po prostu cała mapa i to jest po prostu jedna. I co? I to jest co? Interwał co sekundę? Tak. Wydrukuj małpę i wyczyść małpę. Tak? I to pewnie będzie, że wszystkie procesy w systemie. Czyli ile jest syscalli w procesie? Całkowicie. No. To count robi jakby plus jeden na tej małpie? Tak. Najwyraźniej. Znaczy, no, nie wiem, jak wygląda funkcja count, to jest jakaś, jakiś helper. Count, co to jest? Będzie jakiś helper. Będzie ściągawcy napisany count? To będzie jakiś helper LPP. Nie mam. No trudno. Mam bars, actions. A, frequency count. No dobra, a gdybyśmy chcieli zrobić inaczej? To jak byśmy to zrobili? Bo tutaj mam też jakąś taką ściągawkę i w tej ściągawce mam troszeczkę inaczej napisane. A jakbyśmy zrobili syscount by process? Czyli bierzemy, modyfikujemy
i to była mapa, prawda? To tą mapę możemy czymś indeksować. Możemy indeksować PID-em. PID? Czyli robimy tak, że... Tylko ja sobie... No, miasta kodu. No i tak i nie. I tak i nie. Bo żeby to było tak, to ja mam tutaj ściągawkę i oni mi tutaj sugerują, żeby zrobić małpa com, czyli command, przecinek pin. Bo com to mogłoby nam wciś dwa procesy z tą samą linią poleceń zwinąć do jednej instancji. A to nam zagwarantuje, że my, no i jakbyśmy mieli tylko to by było dobrze, ale nie wiedzielibyśmy, co to jest za proces. Czy z jakiego pliku został wystartowany. A to już nam da mapę, że parę. Tak, więc to mogłoby być tutaj. Co? Com? Com to jest, tu mam napisane, by się upewniam. A nie. On CPU process name. To jest po prostu nazwa polecenia. Tak. Nie, to i później co sekundę musielibyśmy to drukować. Jak wydrukujemy małpę, to będzie dobrze? To on to zrozumie? Działa coś. Działa. To działa normalnie. Tak, działa, tak. Działa. To pokażcie, jak działa. Ale które? O którym tu mówicie? Tutaj, proszę bardzo. No, pokazuje nam. Pokazuje nam, ile na sekundę procesy robią system. Fajne, nie? No, spoko, to spróbujmy czegoś innego. Spróbujmy czegoś innego. Zdrapujmy wszystkie pakiety internetowe. Nie. Procesy. Nie wiem. Próbuj. O, wiecie co zróbmy? Zasymulujmy sobie S-Trace'a. Co robił S-Trace? Sygnały. Nie. Wszystko tam. Nie, S-Trace to jest syscall tracer, prawda? Czyli podawał jakie wywołania systemowe robił nasz proces, tak? Tak. Czyli co? Trzeba by przyjąć. Ale on potrafił trace'ować tylko jeden proces. Tak. Ten, który wskazaliśmy, tak? To sprawdźmy, tutaj, spróbuję znaleźć, czy jest taki one-liner. To jest ten pierwszy. Ten, który jest tutaj zaznaczony. No i co to robi? Otwieramy. Co? Wchodzimy do wywołania systemowego open i robimy printf-a. Drukujemy, co to za proces oraz jakie argumenty były. Znaczy dokładnie file name wrzucamy, prawda? I możemy w ten sposób patrzeć, jak nam pliki otwierają, jak nam co. Jak nam otwierają różne procesy pliku. No? Fajne, no nie? Nie rozumiem. Aha, dobra, to jest 800, a później było 1000. No, bardzo różne. I ciekawe, a jak wypisuję tylko na ekran, to nie. Wow. Co, że myszka... Strasznie dużo ze skoli już zlecie, jak wyszłam z myszką, albo jak... Sort prawie nic, ale kliki też nie, ale jak tutaj zaczynam robić tak, to my było. Xorg nagle pakuje na nocy. No tak. No okazało się, że też mój skrypt, który sprawdza, jaką muzykę ze Spotify'a leci, wali 1000 syskoli na sekundę. Najwięcej ze wszystkiego, jeżeli tak nic nie robię. Ale jeszcze jak on działa? No właśnie nie wiem, zaraz to musiał zlepnąć. Myślałem, że to twój skrypt, będziesz wiedział. Nie, zaszukiłem. Nic jakiegoś dibasa tam robi po prostu do tego Spotify, ale nie wiem, czemu robi to 1000 razy. Na przykład Open tutaj na mnie robiliśmy kata. Nie działa? No możliwe, ale czekaj. No to ciekawe. Co nie działa? Airtray. No, ale to czemu na to i...
A jak tutaj Ctrl-C naciśniesz? A, bo tu jest jakiś taki problem, że my byśmy musieli go jeszcze... Ja też miałem ten problem. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że musimy go od czasu do czasu splashować. Że musimy mu powiedzieć, kiedy to jest wyrzucać. Ale to może jakieś... wyjdzie. Buforowanie. Może to jest jakieś buforowanie, które ciężko jest znaleźć. Dobra, posłuchajcie, to spróbujmy jeszcze coś innego. Myślę, że też ciekawego. Na przykład. O, to może być ciekawe. Tylko ciekawe, czy nam to będzie działać. Ctrl D. Nie mam tutaj niczego, że o tym powinien sobie stać. A, tutaj tego nie ma. Ojej. No dobra. To może popatrzmy sobie w jakieś rzeczy związane z... To jest open system z Shelling Farm, tak zwane. Z jakichś rzeczy związane... Ale ja przepiszę to na tablicę i zobaczymy, czy on by wychodzi. Ja wiem, że jak na tablicę przepiszę, to będą błędy później przy przepisywaniu, ale spróbujmy mimo wszystko. KR dwukropek, so... Nie, myślę, że TCP send MSG przecinek K dwukropek TCP gwiazdka rec w MSG. I teraz małpa puls równa się count. To co to robi? A jakieś wypisywanie jeszcze? Chyba nie trzeba, bo on powinien chyba przy Ctrl C powinien nam całą tą mapę wysłać do user space'a. Jak zakończymy to rysować, to powinien nam to wysłać. I oni twierdzą, że to tutaj robi ile pakietów zostało. Count TCP send. No warning, ale send message not traceable. Ale to może u mnie jest problem. Cannot attach probe entry may not exist. Could not attach probe TCP sending. No tak. A jakbyśmy tutaj dali gwiazdkę? No bo on maczuje te nazwy tak prosto, nie? Gwiazdka to jest taki wildcard. No nie, attaching four probes. No, Ctrl C? Tak, jak zrobisz Ctrl C, to będziesz miał. A nic nie zrobił. A jakieś, no, jeszcze jakieś trzeba było pakiety wysyłać, prawda? Aha, no dobra, jasne. Znaczy nie wiem, no to wiecie, to nie jest tak, że się bardzo do tego przygotowałem, ale troszeczkę się przygotowałem. O, fajnie. Jest ok. Jest ok. Fox and message, to jest TCP, receive message, jak nie wiesz. No. Dobra, to teraz zróbmy naprawdę hardkorowo. To teraz będzie hardcore, posłuchajcie. Hardcore. KR dwukropek. Kernel. A, tu jest jakaś przestrzeń nazw. Nieważne. Idźmy dalej. To jest kernel red probe. Return probe, czyli to będzie nam, to nam śledzi wyjście z funkcji w jądrze. Tak, kernel return to jest kernel, czyli to jest wejście do funkcji. Tak, bo możemy się albo na wejście, albo na return. Tak. Nie zgubiłem. Po TCP receive, może zróbmy z gwiazdką, bo to nas męczyło coś. Recy w MSG. I teraz się przytrzymajcie. Redval. Fosfaty, tak? Jest większe, równe 0.
I teraz małpa recy MSG. Recy bytes. To jest nasza mapa, tak? Bez żadnych kwadratowych nawiasów? Bez nawiasów kwadratowych. I tu jest his arg 2. I to będzie nam tworzyło historię. W zależności od drugiego argumentu. Tak? Czyli tak, tu ustawiamy się na koniec funkcji TCP receive MSG w jądrze. Mówimy, że to należy wywołać wtedy i tylko wtedy, gdy ten warunek zachodzi. A tutaj mówimy do mapy recv bytes będzie histogramem po drugim argumencie. Po drugim argumencie do tego receive MSG. Tylko, że wiecie, no to wszystko wymaga tego, żeby wejść łaskawie do jądra i znaleźć tą funkcję. Krzyczy, że the arg 2 building can only be used with kprobes, uprobes and usd probes. No to co? To trzeba by było iść na Elixira i poszukać. Poszukać, czy trzeba by było na Elixirze. A przepraszam, bo już jest. I raz wiem, już za chwilę. Poleci na obiad też trzeba. A0A1A2, no chyba powinno działać z rec MSG, tylko że to podkreślić, tak? Bo że tą gwiazdkę znowu dla mnie potrzebne. Wydaje się, że to powinno działać. No dobra, proszę. No nic, wiecie co, to jest tak, że troszeczkę trzeba się tego pouczyć, poeksperymentować, ale to powinno się czytać w połączeniu z jądrem, tak? Widzimy teraz, co to jest M2, M2 to jest LED. No nie, nie chcę mi działać. Mówi, że krzyczy postawą. No, jak widać, wymaga to dostępu do Windows. I być może jakieś zrozumienie tego. No dobra, posłuchajcie, to właściwie jest tyle, ile chciałem wam pokazać. Pobawcie się w tym. Może sobie zrobimy jakiś prosty dźwięk z tego. Może sobie coś tam powyciągamy, tak? No. Ale chyba fajnie, nie? Tak. Fajnie zapamiętam. No to dobrze, to tyle. Michał mi prosił, że pan przekaże, że się spóźni, bo coś tam autobus. Dobra.